Witajcie, z tej strony Sandwich. Dzisiaj już trochę inaczej, bo gramy w SCP Containment Breach. Jest to horror na podstawie fundacji SCP. To była pierwsza gra, która zrodziła wszystkie inne, czyli na przykład SCP Secret Laboratory, Isolation i różne takie trochę mniejsze gry. No, zaczynajmy po prostu. Name. No, kurde, nie wiem. Sandwich. No, seed niech zostanie tak jak jest. A safe lub Euclid. Safe na razie dam. Co ja będę? Pewnie będę ginął cały czas, tak jak w Terrarii. Pewnie tak. Więc na razie zostańmy tak. Zaraz będzie ten prolog. No i zaczynamy. Tu mamy pewną kartę, zobaczmy. Zobaczymy ją. O. Jesteśmy D9341. No tutaj piszą takie, wiesz, i różne stawy takie. To na razie to jest nam niepotrzebne, jak to się wyrzucało. O tak, przyciągało się, dobra. No wysrać się nie możemy. Położyć na razie też nie, ale co? Teraz czekamy... O, no tak, o to chodzi. No, elo. Co tam? No, na pewno was słucham. Co, idziemy gdzieś? Spox. Muszę sobie trochę czułość myszki powiększyć. Kurde. Idę szybciej od tego gościa. O, kumpel jakiś. Oj. No, tutaj. Pilnują mnie. Jakbym w ogóle miał gdzie uciekać. Ale laguje trochę. No mogę zatrzymać? Tak, mogę. Nie wiem, czy tu zmienię opcję grafiki. Kurde, bo nie chcę, żeby zbytnio lagowało. Dobra, na razie mamy 19 FPS-ów. 19, 20. O Jezus. Dobra, na razie po prostu idźmy tak. Tylko trochę rabuje. Umówmy się. No. To na F5 się zapisuje, tak? Tu jest nasz kolega, każe nam iść tutaj. Tylko niech nam otworzą może. Coś mi dał. Dzięki. Special Containment Procedures. Gościu, ja czytam! Nagle przeteleportowali się jacyś goście. Podobnie widzę. Dobra, nie będę tego czytał. Ale dzięki, że mi dałeś. Miło z twojej strony. Nieco ten frajer. Idźcie, haha. Ci eksperyment. Trzech SD nam SCP-173. O, debil podchodzi. No, pcha się w gips. Sami zobaczycie zaraz. Śmiesznie, to jest właśnie indywidualne do tych gier SCP. O kurde, ale to było dobre akurat. Ale no właśnie, jak mówiłem, teraz akurat indywidualność tutaj, że... Jeden to save, ja piątko. I właśnie tu jest tak, że w tej grze się mruga. I tylko po to, żeby tego jednego SCP-ka. Bez sensu, nie? Ale wyszło fajnie. Każdy propsuje to. Co? O, lepszy tura. No to wiem. No nie działa. Fajnie. Czyli co? Tu muszę iść. O! Fajnie. Dobra. Widzimy jakieś... No zamknijmy to lepiej. Po prostu boję tu chodzić. Dobra. Tu nie otworzymy. Tu co? Pizza day! Don't forget. Dobra. Właśnie słyszeliśmy niezniszczalnego jaszczura. Który...
No nie okłamujmy się. Zabije nas od razu pewnie. Tutaj widzę dużo. Tu nikogo nie ma. No, a tu jest SCP komputerek. A nie, tu wracamy, dobra. Tu mieliśmy ten pokoik śmieszny. To tu idźmy daleko. To jest śluza. Na razie nie chcę iść. Tu w ogóle jest cała taka mapa fajna. Wygenerowana automatycznie. No i co ty, kobieto, zrobiłaś, no? Ja nie mogę. No, czekałem, aż się uruchomi. Co to ma być? Nie byłem tak blisko. Dobra, load game. Dobra. Jestem tutaj. Po prostu idźmy szybko dalej. No, siemanko. Ej, mogę iść z tobą? Chyba nie. Ej, weź, nie będę się patrzył tu. 173 zabij. No i prawidłowo. Idźmy dalej. Zamknęło się za nami. Inteligentne drzwi. Dobra, to już chodźmy do tej śluzy. A, oczywiście. To chyba nie jest śluza nawet, bo... do śluzy to by nie była potrzebna by karta. Patrz, tak. Idę tutaj. Tu, na kartę. Tu widać ślady krwi. A tu co? Jakiś generator. Żeby od tyłu nas nikt nie wziął. Ale fajne pomieszczenia tutaj są. Light testing chamber. To mi tu. Nie. Ej, żeby nie było. Ja oficjalnie się cykam. Ale dobra. Ten pokój wyglądał zadziwiająco tak samo. Co? Nie mówcie, że ja szedłem do tyłu. Dziwne. Idźmy dalej. My jesteśmy personelem klasy D. Tak. Personel klasy D to taki naukowiec, ale gorszy. No. Tak sobie wmawiałem przynajmniej. Tu też nic nie ma. Tu chyba winda jest. Nie. Nie, tutaj jest winda. Naukowiec sobie tutaj leży, śmieszny. Karty nie miał żadnej przy sobie. Tylko umie znikać. The elevator nie działa. Tu też nic. Tu co? Tu też nic. Pusto. W głowie u pewnego gościa, o którym nie chcę teraz wspominać. A tu co? O! Radijko znalazłem i... dokument SCP-372. A wiem, 372... to jest taka jakby roślina dziwna, która przechodzi przez ścianę i jak się nie patrzymy do tyłu i się odwrócimy, to tak jakby jestem. Ale znika od razu, gdy ją zobaczymy. Trochę skomplikowane, ale tak już jest. A tu radio. Możemy stać, czekaj. Jak się przełącza? Cyframi. Tu. Gdzieś... Dobra, wyłączyłem. Dobra, idźmy dalej. Zamykajmy za sobą drzwi, bo zawsze coś nam może wystraszyć. I... o, co to było? Spadł z góry. Co za gościu. Chyba pijany był. Czy tak mi się wydaje? No co to miał być? Wziął mnie z tyłu, kurde. Nawet nie z tyłu, tylko z prawej strony. Już minęło, widzę, 10 minut.
Z jednej strony mogę zrobić dłuższy odcinek, albo z drugiej strony mogę zrobić drugi odcinek. No to do drugiego odcinka. Elo.